przyznać się, kto nie lubi czytać lektur szkolnych? No właśnie. I dlatego dziś trzy sprawdzone sposoby, które pomogą Wam czytanie polubić. Albo chociaż złagodzić ten ból. Nie czytacie, bo książki z kanonu są nudne, trudne i nie macie czasu. Zajęcia dodatkowe z angielskiego, siatka, korki z matmy i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem. Sama przez to przechodziłam. Chociaż Wam to się pewnie wydaje, że jestem tak stara, że pamiętam dinozaury. W każdym razie lektury trzeba czytać, albo przynajmniej udawać, że się wie, o co chodzi. Ale potem to się zazwyczaj źle kończy, bo egzaminy, wypracowania szkolne, no i na końcu oczywiście matura. Także nie przeciągając, moje trzy sposoby na to, żeby przebrnąć przynajmniej przez te najgorsze pozycje. Pierwszy sposób. Sprawdza się szczególnie, gdy zostało Wam bardzo mało czasu, na przykład weekend, bo od poniedziałku zaczynacie omawiać lekturę na zajęciach. Żeby zniwelować wstrętne uczucia, które się w Was budzą na myśl o sam na sam z książką, zaopatrzcie się w potężny arsenał rzeczy, które lubicie. Na przykład ulubiona kawa, herbata albo jakikolwiek inny napój, który podtrzymuje Was przy życiu. I nie o takim napoju myślę. Do tego dorzucacie czekoladę, batoniki, owoce, chipsy, wszystko, co Wam smakuje, żeby to czytanie lektury kojarzyło Wam się z czymś miłym. No bo o to w końcu chodzi, prawda? A jeśli Waszym przeciwnikiem jest na przykład potop, to koniecznie wspomnijcie swoim domownikom, jaki ciężki bój Was czeka, no i być może ktoś okaże Wam serce i litość, mam tu na myśli Waszą mamę przede wszystkim, i przygotuje Waszą ukochaną potrawę, którą będziecie mogli zabrać ze sobą do pokoju i nad książką w spokoju wcinać. Drugi sposób. To chwyt na bardzo oporny materiał. Są takie lektury, przy których człowiek zastanawia się, czy na pewno ma polską wersję językową. Ma się wrażenie, że tekst jest po japońsku, całkowicie niezrozumiały. I wiecie, co wtedy zrobić, żeby się nie zniechęcić i jednak całość przeczytać? Ja sięgałam do analiz, opracowań, wyjaśnień, tak żeby wiedzieć, z czym się mierzę, o co w tym tekście chodzi, i dopiero z taką wiedzą podejmowałam dalszą próbę, żeby całość przeczytać. Było mi wtedy dużo łatwiej. Pamiętam, że takim tekstem było na przykład Wesele. To bardzo trudny utwór. Zresztą dlatego nagrałam odcinek, w którym wyjaśniam symbole, które się w nim pojawiają, tak żeby Wasze życie już nieco ułatwić. Trzeci sposób. Jest dla tych, którzy podkreślają, że nie mają czasu na czytanie lektur. Jeśli na przykład dojeżdżacie codziennie komunikacją miejską do szkoły i spędzacie w niej 2 godziny dziennie, to zamiast tempo spoglądać się w szybę i scrollować Face'a, możecie posłuchać audiobooka z Waszą lekturą. A jeśli robicie inne super ważne rzeczy, to możecie połączyć te czynności. I na przykład tak będziecie mieć czyste okna, odmalowane ściany i jeszcze wiedza sama wejdzie Wam do głowy. No, rodzice będą przeszczęśliwi. Muszę Wam powiedzieć, że ja z tego sposobu korzystałam bardzo często, gdy byłam w maturalnej klasie. Miałam tak wiele innych zajęć dodatkowych, że w wolnych chwilach pomiędzy nimi sięgałam po słuchawki i właśnie poznawałam lektury szkolne, które mnie wtedy obowiązywały. Idealnie, gdy lektura jest zrobiona w postaci słuchowiska. To znaczy, że jest czytana z podziałem na role oraz ma dodatkowe efekty dźwiękowe, na przykład przy scenach walki. Wtedy można się bardzo w ten utwór wczuć, polubić go. Ja taką przygodę przeżyłam z Wiedźminem Andrzeja Sapkowskiego. Co prawda nie jest to lektura szkolna, ale opowiem Wam tę historię. Nie przepadam za książkami fantasy. Krasnoludy, elfy, potwory, czarownice, to nie za bardzo mój świat. I wyobraźcie sobie, jakaż byłam szczęśliwa, gdy okazało się, że na kilkugodzinny lot mój partner zakupił audiobooki właśnie z opowiadaniami Andrzeja Sapkowskiego. No, byłam w siódmym niebie, dosłownie i w przenośni.
ale nie za bardzo miałam inne opcje rozrywki w danym momencie, no więc stwierdziłam, że nic mi, no nie szkodzi mi, tak? Nic się nie stanie, jak posłucham, najwyżej zasnę. I jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że te słuchowiska są genialne, są zrealizowane perfekcyjnie, są po prostu mistrzowskie. To, co zrobiło Phonopolis, to jest, no zasługuje na wielkie brawa, naprawdę, na ogromne wyrazy uznania. Tak polubiłam losy Geralta z Rivii, że potem sięgnęłam po gry, a teraz z niecierpliwością czekam na serial Netflixa. Także koniecznie spróbujcie poszukać lektur szkolnych, które macie do przeczytania, zrealizowanych już w postaci audiobooków. Może okazać się, że książkę, którą musicie przeczytać, już przeczytała za Was, a właściwie dla Was, na przykład, no nie wiem, Anna Dereszowska czy Piotr Frączewski. Bardzo miło się takich osób słucha. I to wszystko, co dziś chciałam w tym odcinku Wam powiedzieć. Jeżeli materiał się Wam podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Piszcie, czy tu w komentarzach, czy na moim facebookowym fanpage'u, jakie materiały chcielibyście jeszcze tu znaleźć. No i w sumie to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!